Czy to jest film o dorastaniu, twoim zdaniem? Chyba zależy, jak się rozumie dorastanie. Dorastaniu pewnie tak, ale takim dorastaniu emocjonalnym, do podejmowania jakichś decyzji, w tym sensie dorastaniu, do szukania jakiejś prawdy w sobie, odwagi, bycia sobą, bycia tym, kim się chce. Mój bohater to młody, bardzo wrażliwy człowiek. Trenuje pływanie, wydaje mu się, że ma wszystko ułożone, jednak coś mu nie pasuje. On nie do końca wie co. Trochę poszukuje, trochę błądzi. To jest tak, że czasami życie jakoś tak się toczy i my nie do końca jesteśmy przekonani, czy dobrze idziemy, czy jesteśmy w odpowiednim miejscu, czy mamy jakikolwiek wpływ na to życie. Nasz główny bohater, czyli Kuba, Mateusz Banasiuk, jest w związku z Sylwią, mieszka ze swoją, czyli Martą Nieradkiewicz, mieszka ze swoją mamą Kaśką Herman i poznają Michała. I Kuba odnajduje w sobie fascynację innym chłopakiem. Bardzo długo jakby nie mogłam w ogóle wyobrazić sobie tej sytuacji, jakby jak dziewczyna może pozwolić na coś takiego, gdzieś obserwować to. To było bardzo trudne jakby pozwolić sobie w głowie na takie myślenie. No i jest to dla niej bardzo kłopotliwa sytuacja, tym bardziej, że ona go bardzo kocha i wiele, wiele by mu poświęciła. To jest wyjście dla historii, dla właśnie rozwinięcia i przyjrzenia się im jako ludziom i postawienia ich w takiej dość kryzysowej sytuacji. Banan zagrał wiele ról. On ma na koncie naprawdę bardzo dużo filmów, ale to prawda, to jest jego pierwsza taka główna rola. Może to przez to, że to była, to jest jego pierwsza taka duża rola, też się tak bardzo oddał, nie wiem. Ale też jest, wydaje mi się, jest takim aktorem, który chce szukać, który chce rozmawiać z reżyserem, który chce tworzyć razem z reżyserem. A ja też szukałem takiego aktora, który stworzyłby tę postać od nowa ze mną. No trochę trenowałem do tego filmu i to był dosyć duży komfort, bo casting wygrałem jeszcze jak było zimno. Nie pamiętam, to był chyba marzec. Na początku były rozmowy, jakieś przygotowywania się, najpierw delikatnie, trochę zacząłem trenować pływanie, trochę zacząłem tak, wiesz, mniej imprezować troszeczkę. Bardziej się starałem wysypiać, jakoś zdrowo odżywiać. No, przy moim trybie życia to jest dosyć trudne, bo dodatkowo nagrywam serial we Wrocławiu. Gram w dwóch spektaklach w Warszawie, mam próby. Teraz też zaczynam próby w Teatrze Ateneum, więc nie mogłem tak całkowicie oddać się i poświęcić tej produkcji, ale zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Jak się pływa z takimi pływakami jak tutaj, no z mistrzami Polski, z olimpijczykami, no to wiesz, no trzeba się podciągnąć, no trzeba podszlifować trochę technikę, no a to są naprawdę trudne rzeczy, bo to trzeba spędzić mnóstwo godzin na basenie. Ja już miałem trochę wstręt do wody, jak wchodziłem kolejny raz na basen, na przykład rano, albo musiałem sobie coś innego odpuścić, żeby pójść na basen, no to już trochę miałem dość. Cały czas szukamy mimo wszystko w tych scenach, nawet jak one są na basenie czy w innych lokacjach, gdzieś cały czas szukamy rozwiązań właśnie takich psychologicznych i myślę, że to się udaje, że gdzieś nie traktujemy tych scen basenowych tylko jako pięknych ujęć, które tylko pokazują świat bohatera, ale są to jednak sceny, które działają jednak na jego psychikę i jego emocjonalność. My mieliśmy z Tomkiem bardzo dużo prób, bo tak naprawdę próby zaczęliśmy w marcu. Dużo na ten temat rozmawialiśmy, szukaliśmy gdzieś też takiej charakterystyczności tej dziewczyny, jakby kim ona by mogła być, gdzie mieszka, z jakiego domu jest. I to się tak rodziło przez te miesiące. Ja się strasznie cieszę, to jest pierwszy mój plan w życiu, do którego tak intensywnie żeśmy się przygotowywali i myślę, że to się sprawdziło bardzo dobrze. Świetnie mi się pracuje z Martą Nieradkiewicz i z Bartkiem Gellnerem, bo to jest taka trójka bohaterów, która jest rdzeniem tego filmu, przez którą to wszystko się dzieje i wokół której dzieją się wszystkie wydarzenia.